Fabryka trumien to obiekt, którego bardzo się obawialiśmy. I nie chodzi wyłącznie o kwestię potencjalnego nawiedzenia przez duchy. To był ogromny obiekt i tak naprawdę do samego końca nie byliśmy pewni, czy uda nam się znaleźć wejście i przekraść się na wielki teren fabryki. Adrenaliny dodawał fakt, że w jednej z hal bezpośrednio połączonych z fabryką nieustannie paliło się światło, a na środku dziedzińca co chwila uaktywniały się dwie mocno świecące lampy, wykrywające najmniejszy ruch. Nie byliśmy pewni, czy na terenie obiektu kogoś z nami nie ma, chociaż przyjechaliśmy do fabryki o bardzo późnej porze. Nie mieliśmy również pewności, czy w środku nie grasują jakieś psy pilnujące terenu. I choć wydawać by się mogło, że fabryka nie funkcjonuje od lat, nie mieliśmy pewności, czy ktoś nie powiadomi policji, bądź czy jakiś alarm nie ściągnie na nas dodatkowych kłopotów. Zaryzykowaliśmy i weszliśmy na teren przez mały otwór w siatce na tyłach obiektu. Musieliśmy jednak zachować wszelkie formy ostrożności. Kolejny projekt, moi drodzy. Kolejny odcinek. Jesteśmy w opuszczonej, może nie do końca, fabryce trumien w Czechach. Dlaczego nie do końca? Bo aktualnie znajdujemy się bodajże w tej opuszczonej właśnie części, która nie jest używana, ale obok pali się światło całą noc. Na zewnątrz są czujki ruchu na światło. No i prawdopodobnie ktoś tam po prawej stronie w budynku obok za dnia pracuje, wytwarza jeszcze tutaj być może trumny, być może inny rodzaj produktów, nie wiadomo. Na temat tego obiektu wiemy niewiele, bo wiemy tylko garstkę informacji właśnie z filmu tej grupy, która do nas napisała. Ale podobno dzieją się tu dziwne rzeczy, bo polecili nam to miejsce nie jako jedno z tych znanych, ale jedno z tych, w których dzieją się dziwne rzeczy. Zobaczymy dzisiejszej nocy, czy coś uda nam się zarejestrować. Z tyłu trumna. Z tyłu trumna. Zostawimy tutaj jedną kamerę, porozmieszczamy kilka innych w tym wielkim obiekcie i my pójdziemy z eksploracją na górę, bowiem przed nami są drzwi, których jeszcze za dnia nie eksplorowaliśmy i będziemy chcieli zobaczyć, co jest na górze. Zaczynamy eksplorację góry. Sprawdzimy, co tu jest. Ogromne składowisko czegoś. Dobra, pójdę w prawo i w lewo. Się zapala.
podłogę. Zapada. Uważaj na podłogę. Zapada się, jak widać. Tutaj już dziura ogromna. Jest tylko jeden wielki syf. Nie możemy tak świecić, bo jak widzicie, jesteśmy dosyć mocno na widoku, a tu są budynki mieszkalne, stoją samochody, czujka się pali co jakiś czas, więc musimy mega uważać. I pod nami i na to, co się dzieje na zewnątrz. Kamery pracują na dole, nagrywają, co się da, a my sobie sprawdzamy, co tutaj jest ciekawego. Po starej fabryce, masa tych kart tutaj w tych kartonach, jakaś szyba na środku pomieszczenia, nic więcej ciekawego.
takich miejscach naprawdę trzeba uważać na siebie. To samo. Przejdę jeszcze dalej, spróbuję. Szafy, dokumenty. Tu ta podłoga nie jest zbyt stabilna, więc pozwólcie, że nie będę wchodził do tych pomieszczeń, tylko powierzchownie je sprawdzę. Ostatnie ogromne. Nic ciekawego. Jest ten czynny zakład prawdopodobnie, chociaż cholera wie, może te lampy się palą cały czas, ale kłódki są i nikogo tu nie ma, chociaż kłódki są, no widocznie ktoś tu wciąż produkuje te trumny. Produkuje albo nie produkuje, taki fajny. Tylko czemu w takim razie ta duża część jest opuszczona. Być może kogoś nie było stać na taki duży.
Próbujemy teraz uzyskać jakieś odpowiedzi przy jednej stronie za pomocą albo Rempoda, albo Fluxa złożonego prizmatu. Zobaczymy, czy coś tu nas obejrzy, czy coś tu w ogóle jest. Je tu niejaki duch? Ukazał. Ukazał. Je tu niejaki duch? Rzeknij nam nieco. Ukazał. Nieco pochnął. Ukazał. Ja jestem Piotr. Ukazał. Ja jestem Piotr. Jak się imienujesz? Rzeknij nam nieco. Jak się imienujesz? Rzeknij nam nieco. Je tu niejaki duch? Thank you.
koniec trzeciego projektu w Czechach. Nie ostatniego jeszcze, ale z fabryką trumien już się na dzisiaj żegnamy. Ciężko powiedzieć, jakie odczucia, bo czasami słyszeliśmy jakieś dziwne dźwięki, czasami nie. Czasami pięcia, to była po prostu jakieś zwierzę. Ale słyszeliśmy też jakieś kroki. Tak. Takie. Ale to wydawało nam się, że coś słyszeliśmy. Zobaczymy na kamerach. No. Radkowi wydawało się, że słyszał, jak przeskakuje tryb IR w kamerze Orlo monitoringu, więc to też musimy sprawdzić. Wy już pewnie o tym wiecie. No ale standardowo my jeszcze musimy wrócić, przeanalizować materiał. Z naszych odczuć było troszkę dziwnie. Spory obiekt, z jednej części zamknięty, z drugiej części jakby otwarty, czynny. Tak. No i zobaczymy, co przyniesie ten materiał. No, najgorsze to, że teraz 2 godziny musimy wracać, a jest 3. Takie więc życie Mystery Hunters, łowców tajemnic. Trzymajcie się do następnego odcinka.